Piotr, niestety dzisiaj musimy przyjąć porażkę na klatę. Powiedz, czego zabrakło, żeby tutaj wywalczyć z Legią chociaż ten jeden punkt? Ja myślę, że cwaniactwa, takiego sprytu, i Legia to pokazała, że nie grając do jakiegoś super spotkania, umie wygrać spotkanie. No a my mamy z tym problem. Trener na konferencji mówił, że walczyliście dzisiaj bardzo dzielnie do samego końca i że jeżeli będziecie tak zaangażowani, to jest spokojne utrzymanie. Wy też tak czujecie w szatni? Tak, no widać, że na Legię to nie wystarczyło. Gramy w drugiej ósemce. Tam są może troszeczkę inne drużyny jakościowo od Legii. Legia, wiadomo, jest drużyną, gdzie grała w Europie, pokazała się z dobrej strony, także na takie drużyny grać to, co dzisiaj graliśmy, no widocznie nie wystarcza i trzeba było, że tak powiem, wykazać się większym sprytem, to co mówię, i cwaniactwem, więcej zimnej krwi. Natomiast teraz już, że tak powiem, odkładamy te wszystkie mecze i musimy się skoncentrować na spotkania, które są przed nami, i przede wszystkim mądrze się do nich przygotować. Dzisiaj jedyna bramka padła po stałym fragmencie gry z rzutu karnego. Powiedz, czy nie martwi was to trochę, że właśnie brakuje tych bramek strzelonych z gry? Jest mała skuteczność pod bramką rywala? Czy martwi? Na pewno, gdybyśmy strzelali kilka bramek w meczu, to też inaczej by się grało. Natomiast tak czasami bywa, że gdzieś tam nie strzela się dużo spotkań, dużo goli. Trzeba wykorzystać te sytuacje, które się ma. Sądziliśmy, że ten mecz może rozstrzygnąć się jedną bramką, przewagą jednej bramki. Natomiast no, mając wynik 1-1, no nie powinniśmy dopuścić do straty tej drugiej bramki przede wszystkim, i to gdzieś tam podcięło skrzydła, aczkolwiek no mimo wszystko graliśmy do końca, widać było, że chcemy odrobić straty, natomiast nie udało się i tak jak mówię, teraz koncentrujmy się już na tych spotkaniach, które są przed nami, i przede wszystkim bodajże pierwszy mecz gramy z Zagłębiem Lubin.